Zastanawiałem się ostatnio, jak do karoserii modelu przymocować kamerkę sportową, tak aby nagrywać fajne ujęcia, a jednocześnie nie narażać i karoserii, i kamerki na jakieś większe uszkodzenia podczas niefortunnych lądowań. I pokażę Wam, co wymyśliłem. Tutaj mam starą moją kamerkę sportową, której już dawno nie używam i powiedzmy, no nie jest mi jej szkoda. Kamerka jest przymocowana do wydrukowanej podstawki, która nadaje jej odpowiedni kąt patrzenia, a pod spodem podstawki są dwa mocne magnesy. A druga para mocnych magnesów jest przyklejona pod karoserią w tym miejscu i dzięki temu kamerę w łatwy sposób mogę tutaj przymocować. I podczas zachowania ta kamera bardzo łatwo odpada z tego miejsca i uważam, że tego typu rozwiązanie jest o wiele lepsze niż na stałe mocowanie do karoserii modelu mocowań typu GoPro, które się połamie w trakcie dachowania. Ta wersja mocowania jeszcze nie jest ostateczna, ponieważ dzisiaj miałem pierwsze jazdy i się okazało, że kamera odpada zbyt łatwo. Więc dwa punkty podparcia w postaci tych dwóch magnesów to jest zdecydowanie za mało i kamera bardzo łatwo odpada w tą lub w tą stronę. Będę musiał to zmienić tak, aby kamera miała cztery mocne punkty podparcia. Ponieważ teraz potrafi ona odpaść nawet przy poprawnym lądowaniu z jakiejś większej wysokości.